Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały tutorial, pierwsze wrażenie właśnie palety Semi Sweet od Too Faced. Jeśli chodzi o markę Too Faced, to kosmetyki nie są testowane na zwierzętach, co jest zdecydowanie wielkim plusem. Te palety czekoladowe są zrobione z 100% naturalnego kakao, także to jest też naprawdę bardzo, bardzo fajne. I przede wszystkim ten zapach. Mówię Wam, że one naprawdę pachną czekoladą. W dodatku kiedyś, jeśli chodzi jeszcze o tą, tę wcześniejszą moją ukochaną, naprawdę to jest mój numer jeden. Właśnie jeśli o nią chodzi, to kiedyś malowałam się nią i jakoś tak ten puder tak się uniósł i rozproszył. Padł mi do buzi przez przypadek. To było naprawdę bardzo fajne przeżycie, ponieważ okazało się, że te palety też smakują jak czekolada. I muszę odgadać mojego chłopaka, żeby nie lizał mi tych palet. W kilku tutaj są odbite języki. Także te paletki są naprawdę bardzo śmieszne i fajne. Ten zapach jest naprawdę bardzo, bardzo intensywny. Mnie osobiście on nie przeszkadza, ale wiem, że są także osoby, które tego zapachu nie lubią. Ale naprawdę trzeba samemu powąchać, żeby ocenić. Według mnie to pachnie świetnie. Okej, jeśli chodzi o tę paletę, to dzisiejszy makijaż właśnie zrobiłam tą paletą, także przejdźmy już do szybkiego tutorialu, jak wykonać taki dzienny, delikatny makijaż oczu w takich właśnie brązach, beżach, coś takiego, także przejdźmy już do tego. Zaczynamy od jaśniutkiego brązu, który nakładamy w załamaniu powieki, a następnie dokładnie to rozcieramy, tak aby nie było żadnych ostrych linii, a kolor naprawdę bardzo, bardzo ładnie przechodził. Kolejnym krokiem będzie użycie trochę ciemniejszego brązu i tutaj tak samo podkreślamy załamanie, aby jeszcze bardziej uwydatnić to oko. I to samo robimy z dolną powieką, ponieważ robimy takie bardzo, bardzo delikatne, dzienne smoki. No, całą powiekę. Te dwa. Przepiękne odcienie złota to już nasz prawie ostatni krok. Nakładamy obraz zmieszany na całą powiekę, aby dodać naszemu makijażowi trochę błysku i aby stał się o wiele ciekawszy. Następnym krokiem jest podkreślenie wewnętrznego kącika delikatnie połyskującym cieniem, to samo podługo brwiowe i gotowe. Jeśli chodzi o to, co mogę powiedzieć po już użyciu tej palety, to przede wszystkim to, że konsystencja tych cieni jest naprawdę świetna i maluje się nimi jak masełko. Jak masełkiem naprawdę przepięknie się rozcierają, przepięknie się nakładają na powiekę. Może delikatnie się osypują, szczególnie te ciemniejsze odcienie, ale to jest akurat normalne i to osypowanie się nie jest tak uciążliwe jak w przypadku niektórych palet tańszych i drogeryjnych. Bo jeśli chodzi już o tę wyższą jakość, to przynajmniej ja sama nie spotkałam się z cieniami, żeby osypywały się aż tak strasznie, że by to naprawdę psuło cały makijaż i że paleta byłaby od razu do odstawienia. Powiedzmy, wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie. Tak samo na palcach, zresztą zaraz tutaj Wam zrobię swatche. Tak prezentują się cienie. Tutaj mogę nabrać jeszcze tego złotego. Naprawdę według mnie super. I tak samo piękną pigmentację ma ta wcześniejsza paleta. Także tutaj Too Faced się postarało i naprawdę mnie przynajmniej nie zawiodło. Jeśli chodzi o właśnie porównanie tych dwóch palet i ich gam kolorystycznych, to tak się prezentują. Potrzymam chwilę, żebyście dokładnie zobaczyli. Także jak widzimy tutaj, wszystkie palety są do takiego dziennego użytku, możemy też robić z tego super makijaż wieczorowy. Jedynym tutaj takim przełamaniem jest właśnie ten niebieski tutaj i mnie osobiście on się naprawdę bardzo, bardzo podoba i na pewno go użyję. Co jeszcze jest wielkim plusem, to to, że ta paleta ma matowy, czarny cień, który ostatnio jest, nie wiem dlaczego, coraz rzadziej spotykany w paletach. Inne właśnie te czekoladowe palety czarnego nie mają, co jest naprawdę wielkim, wielkim minusem. Dodatkowy plus tak samo za to, że matowy beżowy i błyskujący beżowy są większe, bo wiadomo, że to są odcienie, które zużywają się najszybciej, przynajmniej u mnie, także za to też wielki plus. Ogólnie paletę oceniam naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Jeśli zastanawiacie się nad jakąś paletą Too Faced i chcecie, żeby była to taka najbardziej uniwersalna paleta, którą możecie zrobić każdy makijaż bez takich szaleństw, bo to wiadomo, że
dopiero z czasem takie szaleństwo makijażowe przychodzą, jak ktoś się tym naprawdę bardziej interesuje i chce poszerzyć swoją wiedzę i chce poszerzać swoje umiejętności, ale dla takich początkowych umiejętności i dla osób, które dopiero zaczynają z makijażem, ale nie chcą wydawać pieniędzy bez sensu, a chcą kupić naprawdę bardzo dobrą paletę, to ja bym kupiła tę właśnie, nie tę wcześniejszą, ale tę Sunny Sweet, bo tak jak powiedziałam wcześniej, kolory mówią same za siebie. To by było już wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Taka moja mała recenzja, taki mały tutorial, przetestowanie, pierwsze wrażenie i wszystko razem. Piszcie, czy spodobał Wam się taki filmik i czy chcecie więcej takich jakichś porównań czy tutoriali właśnie przy użyciu nowych produktów, bo teraz paczką idą mi kolejne nowości, także piszcie mi na dole, czy chcecie, abym je też Wam tak pokazała, przetestowała tak samo, tak właśnie w filmiku, pierwsze wrażenie, bo tej palety wcześniej nie dotykałam i naprawdę nie żałuję ani złotówki przeznaczonej na ten właśnie kosmetyk. Ale ja się już z Wami żegnam i pa, pa.